Szkoła to miejsce, w którym uczymy się, bawimy i zdobywamy nowe umiejętności. To miejsce, w którym wszyscy powinni czuć się dobrze. Każdemu uczniowi należy się szacunek. Szacunek? Co to w ogóle jest? Na przykład, że powinno się zwracać do ciebie po imieniu. Że nikt nie powinien z ciebie żartować, przezywać czy wyśmiewać. Jeśli ktoś jest młodszy, słabszy, to trzeba mu pomóc. Jeśli trudniej mu się poruszać, powinno się na niego poczekać i pomóc. Pamiętaj, jeśli tego nie chcesz, to nikt nie powinien cię przytulać czy dotykać. A najważniejsze, nikt nie powinien robić ci krzywdy. Pamiętaj, że jeżeli dzieje ci się krzywda, zawsze możesz pójść do nauczyciela lub innej dorosłej osoby, której ufasz lub lubisz, i o wszystkim powiedzieć. I to nie tylko, gdy krzywda dzieje się w szkole, ale też w domu, na podwórku czy w taksówce. W szkole powinieneś czuć się bezpiecznie i być zaopiekowany. Na przykład, jeśli źle się czujesz lub jesteś bardzo zmęczony, możesz poprosić o chwilę odpoczynku. Jeśli bardzo źle się czujesz albo coś cię boli, powiedz, a nauczyciel zaprowadzi cię do pielęgniarki. Będąc w szkole, powinieneś wiedzieć, z kim masz lub będziesz mieć lekcje i jaki jest twój plan dnia, a nawet co będzie na obiad. A jak już jesteśmy przy obiadku, pamiętaj, że gdy jesteś głodny albo chce ci się pić, możesz poprosić nauczyciela o pomoc. Pamiętajcie, że bez was szkoła nie byłaby fajnym miejscem, dlatego wszyscy powinniśmy troszczyć się o siebie.